Moi drodzy, ilu z was już w ciągu tego czasu, czyli czwartek, piątek, sobota do tej godziny, podjęło taką decyzję, że oddało serce Jezusowi? Podnieście rękę do góry. Ty już oddałeś kiedyś. W kościele jeszcze oszukiwać. Ja nie mogę. Jeszcze raz, bo nie wiem, kto oddał Jezusowi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ktoś tam jest, tamtej strony? Co jest lewą stroną? Kto oddał dzisiaj, wczoraj? Nie chodzi o was, chodzi o osoby. Pięć osób naliczyłem, tak? Cieszymy się bardzo. Zaklaszmy dla Pana Boga na chwałę. A kto w ogóle oddał życie Jezusowi na tej sali? Ręka do góry. Chwała Bogu. No już jestem precyzyjniejszy teraz. Ja też oczywiście. Raz tylko. Nie tak jak dwa razy, bo... Okej. Okay. Super. Moi drodzy, pytam dlatego, że wierzę w to bardzo głęboko, że kiedy my jednamy się z Panem Bogiem, kiedy oddajemy Jezusowi nasze życie, On nas wprowadza w nową rzeczywistość, rzeczywistość wolności. I ta usługa przed obiadem ma właśnie pójść w tym kierunku, żeby pokazać, w jaki sposób my możemy tę wolność utrzymać. Bo okazuje się, zobaczcie, tak normalnego życia, wielu ludzi kończy pobyt w więzieniu i czasami do niego wraca. No, to są tacy recydywiści, czyli powtarzają z powrotem. A więc okazuje się, że niektórzy nie potrafią żyć na wolności. Niestety tracą ją. I teraz, jeżeli przełożymy to na życie chrześcijańskie, na nasze doświadczenie, to chcę powiedzieć, Jezus prawdziwie uwalnia. Ale my również musimy o naszą wolność się troszczyć. Mamy tą wolność, tę wolność utrzymać. Bóg za nas wszystkiego nie zrobi. Biblia mówi, my współdziałamy z Nim, a właściwie On współdziała z nami, z tymi, którzy Boga miłują, i w ten sposób możemy prowadzić wolne życie. Dlatego dzisiaj będę właśnie o tym mówił. I pamiętajmy też o tym, że, i to mówię teraz do wszystkich, nie tylko do tych nowych osób, które dołączyły do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa, ale również do nas ludzi wierzących, będących już jakiś czas w drodze za Panem. Chcę to przypomnieć, pewnie o tym wiecie, że nieustannie jest pewien konflikt między dwoma królestwami, królestwem światłości i ciemności. To, że człowiek zostaje wyrwany z tego królestwa, to nie znaczy, że diabeł nie próbuje go znowuż tam wciągnąć. A więc bardzo ważne jest to, żebyśmy byli tego świadomi, że jest jakiś konflikt. I kiedy każdy z nas opowiedział się za Panem Jezusem, staje się częścią tej walki. Diabeł tak łatwo nie odpuszcza, ale Jezus tym bardziej nie odpuszcza. Ale osobą decydującą, czy ty utrzymasz tę wolność, czy nie, w dużej mierze jesteś ty sam. Musimy nauczyć się o nią walczyć i ją chronić, i ją utrzymywać. Wielokrotnie w naszych ośrodkach, w tych Janowizach była sytuacja, że ktoś wyjechał uwolniony, pełen radości, pełen szczęścia. I widać, to było autentyczne w jego życiu, że za jakiś czas gdzieś coś się stało i okazuje się, że przyjeżdżał jeszcze raz na terapię, bo znowuż miał jakiś problem. A więc wrócił do pewnych starych nawyków, jakichś przyzwyczajeń, po prostu świat go znowuż wciągnął. Ja nie zapomnę takiego chłopaka, którego spotkałem w Janowicach wiele lat temu. Miał na imię Wojtek. Tym razem naprawdę miał na imię Wojtek. Mogę mówić, bo już niestety nie żyje. Wojtek był na terapii, był bardzo mocno osobą uzależnioną od alkoholu. Był zniszczony przez alkohol. Jego skóra, oczy, zęby. Młody człowiek, ale tak można było dać mu więcej, ponad 30 lat niż to, co miał naprawdę. I Wojtek przeżył spotkanie z Bogiem, przeżył uwolnienie i wierzę, bardzo autentycznie to przeżył. Cieszył się Bożym pokojem i radością i za jakiś czas, wtedy w naszym systemie terapeutycznym, była taka krótka przepustka, dwu, trzydniowa, żeby tak po prostu chłopaka wypuścić, żeby też no, sprawdzić, jaką wartość ma to, co zdobył. Pojechał do domu, do Jeleniej Góry. I wrócił z tej przepustki taki pełen entuzjazmu, szczęścia i mówi, Panie Darku, wie Pan, co się wydarzyło? Wysiadam z pociągu na dworcu w Jeleniej Górze i niech Pan sobie wyobrazi, spotkałem swoich kolegów, z którymi kiedyś piłem. I oni mówią, Wojtek, ty jakiś taki inny jesteś, co się stało? A ja im mówię, Jezus mnie uwolnił. Oni, tak?
O, naprawdę? Ty to chodź nam to opowiedz, chodźmy do baru, nam poopowiadasz. No i poszedłem z nimi. W tym momencie już wszystkie włosy na łbie mi się zjeżyły, mówisz mi, co się będzie działo. Ale opowiada, no i panie Darku, oni sobie tam kupili alkohol, ja wodę mineralną i mówimy o Jezusie. I oni tacy zachwyceni słuchają. Ja skończył tą relację, mówię, Wojtek, nie wchodź diabłu do gardła. Nie sam. Nie rób tego więcej. Spoko, panie Darku, dam radę. Dam radę. Potem była druga przepustka. I historia się powtórzyła. I wyobraźcie sobie, po tym drugim też takim napomnieniu, zachęcie właściwie Wojtka, powiedziałem, nie rób tego więcej. Jak chcesz ewangelizować, nie wchodź na ich teren, przyprowadź ich na swój teren, albo z kimś później idź sam. Ale mnie nie słuchał. Potem była trzecia przepustka i Wojtek już nie wrócił. Zamienił mineralną na to, co zawsze pił. I wyobraźcie sobie, kiedy on wtedy zniknął z kościotka, nie można było w ogóle go znaleźć gdzieś wsiąkł w tej Jeleniej Górze, w tych środowiskach. I minęło chyba z rok czasu albo dwa. Byłem wtedy w Jeleniej Górze na zakupach z moją żoną, szliśmy chodnikiem, a po drugiej stronie szedł jakiś człowiek, pochylony, zniszczony. Wiecie, jak ludzie, którzy mają takie sytuacje, jak wyglądają. Zniszczony strasznie. I kiedy przyjrzałem się, to był Wojtek. Całkowicie zniszczone życie. A później, tego samego roku, kiedy spotkaliśmy go w grudniu, znaleziono go na cmentarzu na grobowcach zamrzniętego. Diabeł nie żartuje. Diabeł nie żartuje. Walka jest rzeczywista. To nie jest walka wirtualna. To nie jest straszenie kogoś. Naszym zadaniem nie jest nikogo straszyć, ale uświadomić, że kiedy Jezus cię uwolni, musisz tę wolność chronić. Nie możesz jej stracić. Amen? List do Efezjan sobie otwórzmy. 6:10-13. Tutaj czytamy bardzo ważne słowa. Warto jest sobie, szczególnie te nowe osoby, które przyjęły Pana Jezusa, które dzisiaj cieszą się Jego obecnością. Czytajcie to słowo. Ono uzbroi was na ewentualną walkę, która może nastąpić, a na pewno nastąpi. Każdy przechodzi próbę. Każdy przechodzi próbę. Ale chodzi o to, żeby przejść ją zwycięsko. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Jego potężną mocą jest Duch Święty. Potrzebujesz Jego obecności, potrzebujesz Jego namaszczenia, aby się umacniać w Panu. Czytamy dalej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Tu jest informacja, że takie sytuacje będą. Na czym polega idealna zasadzka? Na tym, że wchodzisz w nią, nie wiedząc, że wchodzisz. Na tym to polega. Gdyby był znak ostrzegawczy, uwaga, zasadzka, to och, mijam. Ale tak nie jest. Na tym cała sztuka polega, żeby kogoś wpuścić w takie miejsce, żeby nie wiedział, że jest przyłapany, że wpada w zasadzkę. Na tym to polega. I diabeł takie rzeczy próbuje na nas zastawić. Kolejna rzecz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Nie walczymy z ludźmi. Naszym wrogiem nie jest człowiek, nawet najgorszy. Lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest rzeczywistość. Tylko niektórzy w ogóle jej nie widzą, są jej świadomi. Dlatego wchodzą w pewne miejsca i potem tracą wolność. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, a więc takie dni będą, takie dni przyjdą i zobaczmy, i dokonawszy wszystkiego, ostać się, nie przegrać, nie ulec zniszczeniu. Ale moi drodzy, jest bardzo taka, przynajmniej ja to widzę w Polsce, może gdzieś tak też, gdzieś indziej też tak jest, jest takie pewne niebezpieczeństwo, że my czasami utożsamiamy sobie wiedzę, myślimy tak, skoro wiem, to znaczy, że wierzę. Skoro wiem, to znaczy, że tak jest. Czasami wiedza zastępuje nam działanie. W Polsce jest takie zjawisko, pewnie też gdzieś indziej. Wierzący, niepraktykujący.
W dawnych czasach, kiedy jeszcze byłem księdzem, chodziłem po kolędzie i widziałem po raz pierwszy ludzi w życiu. Nigdy nie było ich nam w kościele na mszy. I pytam, a pan to katolik? Tak, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Ja po prostu nie chodzę do kościoła, po prostu, ale wierzę. Aha, okej. Okay. I myślałem sobie w swojej naiwności, że to jest tylko problem w kościele katolickim. Ale wiecie co, jestem 23 wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem i też takich wierzących spotykam. Po tej stronie. Wierzących, niepraktykujących albo mało praktykujących. O, ja wiem, że Bóg jest. Wiem, że Bóg mnie kocha. No i co? No i wiem. A do zboru nie przychodzi. Tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, jedną z najstarszych tradycji biblijnych, jaką do dzisiaj praktykujemy, jest, wiecie co? Jest opuszczanie wspólnych zebrań naszych. Tak, tradycja, biblijna tradycja. Od pierwszego wieku okazuje się, że autor listu do Hebrajczyków napisał: nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest zwyczaju u niektórych. Mamy biblijny zwyczaj. I tak sobie myślę, czy w ogóle warto o tym mówić? Pielęgnujmy dobre tradycje. A więc od zawsze, od pierwszego wieku było tak, że niektórzy opuszczali zgromadzenia. A więc kiedy spotkam ich, powiem: dziękuję ci bracie, dziękuję ci siostro, że pielęgnujesz tę szlachetną tradycję z pierwszego wieku. 20 wieków, 2000 lat dzięki tobie jest to przedłużone, bo ciągle ktoś opuszcza nabożeństwa. Co wy na to? Mam to na sercu teraz powiedzieć w kościele w Świdnicy. Bo u nas jakoś tak jest dziwnie, nie wiem dlaczego, że jest 10 godzina, to w zborze tak jakby przed chwilą było pochwycenie. Tu, tam, tam. No i my oczywiście, obsługa. Potem mija 10 i 20 po, kiedy wychodzę, czy 25 po uwielbieniu, nagle patrzę, ludzi przybyło. Skąd oni się wzięli? Ano doszli. Niektórzy mają uwielbienie na dochodzenie. Dochodzą w czasie uwielbienia. No i kiedyś było, tak robiłem, że mówiłem ludziom, dlaczego są puste miejsca, dlaczego, i potem myślę, jejku, ja ciągle gadam do tych, którzy są. Dlatego w tej niedzieli powiem na końcu nabożeństwa, do tych, którzy dojdą. Mówię, słuchajcie, dzięki wam tradycja przetrwała do dzisiaj. Wprawdzie zła tradycja, ale tradycja. Nie opuszczaj wspólnych zebrań. Skąd ma chrześcijanin brać siłę do życia? Czy tylko z indywidualnej racji z Panem Bogiem? Czy Pan Jezus pomylił się albo wymyślił, mówi, a wymyśla im Kościół, niech mają co robić co niedziela? Po to to było? Po to są wspólne zebrania nasze? Po co one są? Żebyśmy budowali swoją wiarę nawzajem, tak? Żebyśmy Boga uwielbiali, żebyś usłyszał świadectwa, żebyś usłyszał słowa, żebyś nakarmił swego ducha. Tego w domu nie ma. Nawet nie ma tego na spacerze modlitewnym w górach w Ustroniu, w lesie. Bo oni też mówią, ja wiesz bracie, ja do lasu, tam mam wspaniałą relację z Panem. Tylko, że Pan ci umieścił w kościele, w ciele, abyś nie tylko brał, ale też usługiwał. Amen? A więc słuchajcie, sama świadomość, że jest konflikt, to za mało. Trzeba coś zrobić, żeby wygrać tę bitwę. A więc kiedy podejmiesz bój, wtedy będziesz zwyciężał. A więc pytanie jest takie, gdzie i jak to zrobić? I chciałbym dzisiaj mówić o takich pewnych obszarach w naszym życiu, o pewnych polach w naszym życiu, gdzie ta walka się odbywa. I myślę, że będziecie zdziwieni, kiedy odkryjemy te poszczególne miejsca duchowej walki, duchowego zmagania. Ale najpierw, jako wprowadzenie, zobaczymy sobie fragment 2 Koryntian, 10 rozdział 3-5, żebyśmy wiedzieli, gdzie ta walka jest umieszczona. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. A więc jest to walka duchowa. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, nie chodzi o miecze i karabiny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Teraz pytanie, jakich warowni? Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc mówiąc bardzo skrótowo, kluczem do zwycięstwa w twoim życiu jest to, kto będzie kontrolował twój umysł. Tu jest cała rzecz. Kto kontroluje twój umysł? Jeżeli oddasz go pod panowanie mocy ciemności,
one go wezmą i wezmą wszystko. Kto kontroluje umysł, kto go opanuje, ten bierze wszystko. Zauważcie, że przez tysiąclecia właściwie historii obronności, historii wojskowości, kluczową rolę odgrywały zamki lub twierdze. Budowano je w kluczowych miejscach, budowano je w taki sposób, żeby wykorzystać naturalne uwarunkowania, budowano je w taki sposób, żeby były trudne do zdobycia albo niemożliwe do zdobycia, a więc miały grube mury. I kiedy ty taki zamek widziałeś, to wiedziałeś, że musisz się namęczyć, żeby go zdobyć. Ale każda twierdza, najwspanialsza, najpotężniejsza, najbardziej umocniona, miała jeden słaby punkt. Wiecie, jaki to był punkt? To były bramy. Bramy do zamku, ponieważ brama była tym miejscem, która wprowadzała cię do środka twierdzy. A więc to był konieczna rzecz, żeby wejść do środka, ale jednocześnie najsłabszy punkt obronny. Dlatego najczęściej w walkach o zamki nie skupiano siły tylko na burzeniu murów, ale na zdobyciu bramy, bo ona wpuszczała do środka. Tam się skupiała siła ataku. Dlatego też bram strzeżono pilnie. Fortyfikowano je, robiono jakieś tam umocnienia, dlatego że one właściwie decydowały o tym, czy miasto, czy zamek ocaleje, czy też nie. I teraz, kiedy my nasz umysł porównamy do takiej twierdzy położonej na górze, kiedyś tak się zastanawiałem, dlaczego nasza głowa jest na samej górze? Ciekawe, nie? Najwyższy punkt jest nasza głowa. Że nam Bóg nie dał jej na przykład na plecach albo gdzieś niżej. A więc głowa jest jakby twierdzą. I do tej twierdzy też prowadzą pewne bramy i moi drodzy, my musimy skupić uwagę na tym, żeby tych bram ustrzec. Jest ich 5. Tymi bramami są nasze zmysły. To jest wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Gdybym cię tych rzeczy pozbawił, byłbyś jak zombie, który nic nie wie, co się dzieje, którego nic nie rusza po prostu. Ale mamy, do tej twierdzy prowadzi 5 zmysłów. I poprzez te 5 zmysłów też przychodzi atak. Jeżeli atak duchowy, jeżeli zrobisz wszystko, żeby te bramy wzmocnić, żeby je obwarować, od tego też zależy wszystko, co się będzie działo w twoim życiu. Miasto położone na górze. 5 bram. I teraz naszą rolą jest to, żeby je dobrze obwarować, bo od tego zależy zwycięstwo, łącznie z tym, czy zachowasz sobie Boże życie, czy też nie. Jest taki fajny obraz w Biblii, w Starym Testamencie, gdzie po niewoli właściwie babilońskiej Nehemiasz, książę izraelski, wrócił do Jerozolimy, żeby zobaczyć na miasto. I pierwszą rzecz, jaką zobaczył, to właśnie to, że mury były zniszczone, bramy były spalone i pierwszą rzecz, jaką zrobili, to co zrobili? Odbudowali mury i wstawili bramy. Dlaczego? Bo w ten sposób miasto było bezpieczne, nikt nie mógł go złupić. A więc dzisiaj zachęcam was do tego, żebyśmy poszli w tę stronę i dokonali takiego przeglądu naszych 5 bram. A więc teraz... Broń Panie Boże, nie słuchaj tego słowa dla kolegi, dla sąsiada. I potem powiesz, o, dobrze mu powiedział. Wreszcie ktoś mu to powiedział. Nie, słuchaj dla siebie. Niech cię Duch Święty poprowadzi cię w tym przeglądzie tych 5 bram swojego umysłu. Bo może się okazać, że trzeba coś poprawić. Może się okazać, że trzeba coś wzmocnić. Może trzeba coś zmienić. I kiedy te miejsca obwarujemy, wierzę, że będziemy dużo bardzo bezpieczniejsi. Będziemy mogli w tej walce duchowej zwyciężyć, nie tylko ostać się, ale zwyciężyć. A więc pierwsza, najważniejsza brama naszego umysłu to jest nasz wzrok, nasze oczy. Przez to przechodzi jak najwięcej informacji. Zauważyliście, że nasza kultura jest kulturą obrazu? Kultura obrazu. A więc wzrok. Przez wzrok przychodzi wszystko. I zwróćcie uwagę, że od nieustrzeżenia tej bramy zaczęły się kłopoty ludzkości. Dzisiaj wspominałem o tej miłej niewieście, naszej pra-pra-pra-matce Ewie,
która nie ustrzegła bram oczu swoich i zaczęła się historia bardzo smutna dla ludzkości. Przypomnę szybko to. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział 6-7. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma to owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. A więc coś weszło przez oczy. O, piękne drzewo. Wow, piękne owoce. Ciekawe, jak smakują. Zerwała owoc. A więc umysł Ewy doznał pewnego objawienia. Diabeł jej powiedział, jeżeli tylko to zjesz, będziesz jak Bóg. Któż by nie chciał być jak Bóg? Tajemna wiedza Boga jest na wyciągnięcie ręki. A więc coś otworzyło się w jej sercu, coś otworzyło się w jej umyśle, brama została otwarta i pożądliwość zdobycia wiedzy owładnęła jej umysłem i wszystko przestało się liczyć. Czasami mówi się, że... Słyszałem takich wykładowców, którzy mówili, że to była wina Adama, bo jej nie powiedział. Gdyby Adam jej nie powiedział, to by nie wiedziała, co powiedzieć wężowi. Ona powiedziała dokładnie wężowi, że nie wolno nam jeść i dodała od siebie i dotykać. Ale zobaczcie, pożądliwość została wpuszczona do serca przez oczy. Co się potem okazało? Kiedy naprawdę się otworzyły ich oczy? Że są nadzy, a grzech i śmierć wkroczyły na ten świat. I w pewien sposób śmierć każdego człowieka jest tego przypomnieniem. Tego grzechu właśnie w ogrodzie Eden. Inna postać biblijna, która również tej bramy nie ustrzegła, to Lot. Ktoś słyszał kiedyś o Locie? Bratanku Abrahama? Pamiętacie, był taki moment, kiedy razem wędrowali. To też jest trochę tutaj winy Abrahama, bo Bóg powiedział mu, zostaw wszystko, wyjdź od swojej rodziny, a on jeszcze sobie tam podobierał kilku ze sobą, no i potem były problemy. A więc ziemia była za mała, żeby utrzymać ich obu, ich bydło i tak dalej. I wtedy Abraham mówi, słuchaj, nie będziemy się kłócić, wybieramy. Chcesz iść tam, to idź tam, ja pójdę tu. Ty na północ, ja na południe, ty na wschód, ja na zachód. Wybieraj pierwszy. I czytamy w pierwszej Mojżeszowej taki fragment, 13:10. Wtedy Lot, podniosłszy oczy, widział. Widzicie tę bramę? Widzisz tę bramę? Widział, oczy. Widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot, cały okręt nadjordański, i wyruszył Lot na wschód. Lot zobaczył bogactwo, Lot zobaczył powodzenie, Lot zobaczył rozwój i co się wydarzyło? Brama oczu została otwarta. I Lot już potem na to nie zwracał uwagi, że w Sodomie akurat żyli najgorsi ludzie, jacy mogli żyć, ponieważ potem ponieśli karę za swoje zboczenie. On już tego nie widział. Pożądliwość posiadania tak go nakręciła, że wszystko inne przestało się liczyć. Jaki był finał jego historii? Ocalał on sam i dwie córki. Stracił dokładnie wszystko. Od czego się zaczęło? Od spojrzenia, od bramy oczu. Zobaczył, ach, będzie super. To był początek jego klęski życiowej. Inna postać biblijna, król Dawid. Również nie ustrzegł bramy oczu. Właściwie wśród wszystkich jego super dokonań jest ta jedna rzecz, która ciągle jest wspominana. 2 Samuela 11:2. Czytamy tak. I przytrafiło się. To była sytuacja, kiedy była wiosna, wojsko wyruszyło na wojnę. Tym razem Dawid mówi, ja już się nawalczyłem, trochę sobie odpocznę, wy tam sobie powalczcie, ja tutaj jestem król, należy mi się. I przytrafiło się właśnie, że pod wieczór Dawid wstał ze swego łoża. Ale miał sen. Cały dzień przespał. Widziałeś to? Pod wieczór przytrafiło się, że wstał ze swego łoża i sobie co? Chodził po tarasie swego królewskiego domu i co? I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. On zobaczył kobietę. Ach. Ja nie wiem do dzisiaj, dlaczego ona się kąpała na dachu. Ale tak się kąpała. Ale byłem w Jerozolimie i wiem, że dom Dawidowy, dom Dawida, jest na najwyższym punkcie w Jerozolimie. I z tego punktu widać wszystko. A więc zobaczył tą kobietę.
jego oczy zostały otwarte, ta brama, i pożądliwość zawładnęła nim całkowicie, pożądliwość seksualna. Dawid nie był mnichem, on już miał wtedy 6 żon. Czy 5, jakoś miał już ich kilka. I nagle zobaczył kobietę. I cóż się stało? Jego umysł został wyłączony. Przestał myśleć. Jedyna rzecz, chciał ją po prostu mieć. No i teraz przychodzą argumenty. Przecież jestem królem. Wszystko, co w królestwie, to wszystko jest moje. Mogę, co chcę. Stracił zdrowy rozsądek. I zwróćcie uwagę, że od tej całej historii z grzechu z Batszebą zaczął się schyłek królestwa Dawidowego. Zaczęły się problemy, zaczęły się kłopoty. Kiedy Natan do niego przyszedł, że w 4 zapłacisz za tę owieczkę, czyli za ten grzech. Wiecie, że 4 jego synów potem zginęło? Pomyślałeś w ten sposób? A więc zaczęły się dramaty w jego rodzinie, w jego królestwie. Potem to skończyło się podziałem królestwa na 2 i tak dalej. I mam takie pytanie, co oglądają twoje oczy? Na co pozwalasz patrzeć swoim oczom? Co przechodzi przez bramę do twojego umysłu? Bo tak jak powiedziałem, dzisiejszy świat przemawia językiem obrazów. Ktoś powiedział, jeden obraz mówi głośniej, mocniej i głębiej niż 1000 słów. A nasz mózg jest jak komputer, on te obrazy potem koduje. Co oglądasz? Na co patrzysz? Widzisz, i diabeł dokładnie wie, że za oczami idzie serce człowieka. W księdze chyba to jest napisane, że za oczami idzie serce człowieka. I on to świadomie wykorzystuje do swoich celów. Czy macie świadomość, że 80% stron internetowych w całym internecie to są strony pornograficzne? A więc zobaczcie, internet jest brudny. Za moich młodych czasów ciężko było takie rzeczy zdobyć. Dużo ciężej. Granice byłyby pozamykane. Moralność komunistyczna taka była, ale pilnowali, żeby takich rzeczy nie było. Później to wszystko wlało się, a dzisiaj właściwie musisz uważać, co klikasz, żeby coś się nie otworzyło. Telewizja jest tego pełna. Dlaczego się reklamuje olej silnikowy z piękną prawie gołą panią? O co ma wspólnego olej silnikowy z piękną prawie gołą panią? No ma, wzbudza pożądliwość. Rozumiecie? Takie rzeczy. Dlaczego to się robi? Jest w tym konkretny cel. Jak pilnujesz tej bramy? Z tego są miliardy zysków, nad tym jest kontrola ludzi, tego używają reklamy, obrazy i tak dalej. Słuchajcie, obrazy są łatwo dostępne. Można powiedzieć, tylko czekają, aby przejść przez tę bramę i żeby zaleźć nasz umysł. I czasami tak bywa, że takie obrazy potem są długo, długo w naszej pamięci i generują w nas pewne emocje. A więc to, co oglądamy, wchodzi przez bramę oczu do naszego umysłu i chce nim zawładnąć. A to potem wzbudza pożądanie rzeczy. To potem omamia tak, że wszystko inne przestaje się liczyć. Miałeś iPhone'a 10, ale jutro wychodzi iPhone 11 i twój iPhone 10 za 5000 zł już jest stary. I co mówisz? Muszę go mieć. iPhone 11 jest lepszy. Nie wiem, co on tam ma, ale jest lepszy. Jeszcze oczywiście nie ma iPhone 11 chyba. Czy już jest? Nie ma. Jakkolwiek, to jest tylko przykład. Dobra, żeby tam ktoś nie mówił, ale nie ma iPhone 11. To jest tylko przykład. Rozumiesz? Pożądanie. Pożądanie, które sprawia, że ludzie tracą zdrowy rozsądek. Tracą panowanie nad swoim umysłem. Coś wchodzi przez tę bramę. A więc pozwól, że zapytam, co oglądają twoje oczy? Bo to potem determinuje sposób, w jaki myślisz, jaki mówisz i postępujesz. Na co pozwalasz patrzeć swoim oczom? No i teraz pytanie, a jak tej bramy strzec? Psalm 100, werset 3 mówi tak. Dawid mówi, myślę, że to było już chyba po tym grzechu, ale nie wiem. Mówi tak, nie stawiam przed oczy swoje rzeczy niegodziwej. A Hiob, żyjący nieco wcześniej niż Dawid, napisał tak. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. A więc wracam do pytania, jak strzec tej bramy? To jest wynik naszych decyzji.
Był czas, że chrześcijanie obwiniali telewizor za to, że mają brudne myśli. I był czas, że wyrzucali ten telewizor z domów. Ale to nie jest wina telewizora, tylko moich decyzji, co ja będę oglądał. Tak? Pamiętam, kiedyś byłem w takim jednym zborze, nie powiem gdzie. Siedzimy sobie na kawie i nagle patrzę, a tam na półce są jakieś kasety wideo i tak dalej. Ja mówię, a po co ci te taśmy wideo, jak nie masz telewizora? Bo nie było telewizora. Ja mam. Tworzył szafkę. W szafce. Ja, czemu w szafce? Żeby ludzi nie gorszyć. A, super. Można i tak. Były nauczania. Dlaczego masz diabła w domu? Tak, jakiego? Ogon jest jego na dachu. Chodziło o antenę. Wywal diabła z domu. Aha, super. Tylko to nie problem technologii, tylko naszych decyzji. A więc jest to wynik naszych decyzji. Zdecyduj, na co będziesz patrzył, a na co nie. Zdecyduj, że to nie będą niegodziwe rzeczy. A więc jeżeli wiesz, że w twoich 45 kanałach są takie, w których są takie czerwone kółeczka, że dla dorosłych, to zablokuj je i koniec. Podejmij dobre decyzje. Jak Hiob może zawrzeć umowę ze swoimi oczami? Słuchajcie, Hiob nie miał tego, kogo my mamy. On nie miał Ducha Świętego. On nie był nowonarodzony, a jednak powiedział, nie spojrzę. I trzymał się tego. Bo wiesz, kiedy będziesz coś niewłaściwego oglądał, Duch Święty zawsze ci podpowie, że to jest nie tak. Podejmij decyzję. Dlaczego taki Hiob o tym wiedział? Dlaczego tak robił? W tym samym rozdziale, 31, werset 2 czytamy tak. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo z wysokości, wszechmocnego z wysokości. On wiedział, że przez obraz może się zbrukać. Co oglądają twoje oczy? Na co patrzysz? Druga brama. Co do ważności, to jest słuch. A więc to, co słyszymy, generuje w nas proces myślenia. Zwróciliście uwagę, że wiara rodzi się ze słuchania? Tak mówi Boże Słowo, a więc słuchamy i to wzbudza nas wiarę. I chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz, że każda wiara rodzi się ze słuchania. A więc jeżeli będę mówił do was jakiejś rzeczy, wzbudzę w was tę wiarę. Całkiem niedawno wynajęliśmy salę, więcej się na to nie zgodzę, wynajęliśmy salę pewnej firmie, która sprzedawała super kołdry, takie z owiec z Australii, szetlandzkie. Jakieś super garki, jakieś super rzeczy. I wiecie, słyszałem na podwórku, jak oni tam mówili o tych, jak chciałbym mieć takiego kaznodzieje. Bym miał takiego kaznodzieje, jak tego pana, który tam zafalał te super kołdry z tej wełny z owiec z Australii, to mielibyśmy chyba przebudzenie w Świdnicy. I tam, i krzyczy, i to, i tu biją brawo, i to, i sprzedamy, wspaniała decyzja tu tego. Szok. Ludzie uwierzyli, że mają super produkty. Tak jak moja ciocia uwierzyła. I kiedy jej syn zobaczył, co kupiła, to natychmiast kazał to oddać i były problemy. Bo to miało być super coś, a było super nic. A więc zobacz, wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego też my możemy całkowicie szczerze ufać, wierzyć w kłamstwa. Wczoraj o tym mówiłem, że powszechnym kłamstwem jest kłamstwo o teorii ewolucji. Ludzie w to wierzą. Szczerze. Nawet chrześcijanie. Niestety, nawet chrześcijanie, kiedy mówisz im, że Bóg nas stworzył, to no wiesz, trzeba to szerzej na to spojrzeć. To dobra, to spoglądaj. A więc ludzie wierzą w takie rzeczy. Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego też szatan posługuje się tą bramą, bramą słuchu, aby zasiać swoje złe rzeczy w nas. Diabeł zawsze zaczyna od podważenia prawdy. Pamiętacie Ewę w Ogrodzie Eden? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A może mu się tylko tak zdawało, może ty nie dosłyszałaś. Czy naprawdę Bóg to powiedział? Podanie wątpliwość. A na pewno nie umrzecie. Ewa mówi, nie, umrzemy. Nie, nie umrzecie. Aha. Nawróć się dzisiaj. A po co dzisiaj, jutro? Tak, może jutro. Skąd bierze się, jutro obudzisz? No, jak, chyba, że wiesz, ja nie wiem. A więc diabeł podważa, w jaki sposób używa plotek. Używanie fałszywych informacji. Używa pozoru prawdy. I jaki jest skutek? Zwodzi ludzi.
I to sprawdziło się w ogrodzie Eden i sprawdza się również dzisiaj. I to jest niezwykła rzecz. Bo z jednej strony diabeł nie jest w ogóle kreatywny, używa tego samego fortelu, a najgorsze jest to, że my ciągle 2000 lat, albo więcej nawet, dajemy się na te same plewy nabierać. Jak to jest możliwe? Po to jest ta księga, żebyśmy się czegoś nauczyli. A więc jeżeli z diabłem wchodzimy w relację, on coś nam podważa, no to bądź mądry i wykorzystaj te rzeczy. Pamiętacie, on się nie zawahał podważyć również Jezusa, misję. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. To tak jakbym ci powiedział na przykład, jeśli jesteś synem swego ojca. No co, a nie jestem? A skąd się wziąłem? No jestem, no mam rodziców, to jestem. Jeśli jesteś synem Jana, no to, no ale jestem. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Podważył nawet Jezusowi tą rzecz. A więc tak działa diabeł. Ciągle się tym posługuje. A więc on zasiewa do naszego umysłu pewne myśli. I znowuż pytanie jest, kogo lub czego słuchasz? Komu lub czemu dajesz wiarę? Jeżeli nie ochronisz swoich uszu, tej bramy swoich uszu, to cały ten brud będzie płynął do twojego serca i będzie wydawał zły plon. Chyba w Salomona jest napisane przy powieściach, że słowa oszczercy wpływają jak słodki przysmak do wnętrza człowieka. Wiecie, że jednymi z najbardziej ulubionymi portali gazetowych są gazety, to są portale plotkarskie? Tam jakieś takie różne te pudelki, nie pudelki i mają na widzę wejść. Ludzie lubią wiedzieć, co się dzieje u innych. A, ten celebrant znów się rozszedł. Piąty raz. Aha, super. A tutaj znów coś. Lubimy takie. A wiesz co, a coś ci powiem. Tylko nikomu nie mów. To zawsze działa. Kiedyś w zborze tak zrobiłem taki test. Powiedziałem komuś coś. Mi, tylko nikomu nie mów. Wiecie, wróciło do mnie w wersji wzbogaconej. Okazało się, że każdy tylko powiedział jednemu. Ja tylko temu. A ja tylko temu tak... Doszło. Jeżeli nie będziesz chronił swoich uszów, cały brud wejdzie do życia. Co to przynosi? Przynosi kłótnie, przynosi niezgodę, przynosi podziały, przynosi kompleksy. Jak ty dzisiaj wyglądasz? Strasznie. Kiedyś taka jedna przyjechała osoba, zakonnica w starym moim życiu i weszła na plebanię i tam była taka nasza stara gospodyni. I na dzień dobry mówię, och, pani Anielu, to pani jeszcze żyje? A babcia, no co zrobić? To żyje. A potem śpiewaliśmy babci, żyj nam 100 lat, ona już to nie uwierzyła. Rozumiecie, o co chodzi? Słowa, które słuchamy, mogą nasze życie zniszczyć. Skąd biorą się kompleksy? Skąd biorą się zgorszenia, złości, zniewolenia? A w konsekwencji niewiara jest jakby na końcu tego wszystkiego, co się dzieje. I Jezus tak powiedział, Ewangelia Mateusza, Marka, przepraszam, 7 rozdział 20-22. Mówił Jezus, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo i tak dalej, to wszystko kala człowieka. No skąd to się w nas wzięło? Musiało najpierw jakoś wejść. Bramy przez oczy, przez uszy. A więc jak mamy reagować? Tutaj również jest decyzja w naszych rękach. Zwróć uwagę na to, co słuchasz. Salomon tak napisał w 20 rozdziale, 19 wersecie. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. A więc jeżeli wiesz, że siostra X czy brat Y lubi przekazywać wszystkie informacje, niekoniecznie musi być jego przyjacielem. Albo mówić mu o wszystkim. Paweł napisał później w 1 Koryntian 15:33 złe rozmowy psują dobre obyczaje. Widzimy to? 1 Tymoteusza 6:20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy, sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Nie ustrzegł bramy uszu i to go zgubiło. A więc zdecyduj, co będziesz słuchał. I ja zachęcam każdego z nas, abyśmy słuchali tej księgi. Bożego Słowa, ponieważ kiedy słuchasz tej księgi, ona będzie budować twoje życie, ona odnowi twój umysł, ona sprawi, że będziesz inaczej myślał. Jest takie wspaniałe słowo, Filipian 4:8, które mówi tak, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym,
co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Co było na pierwszym miejscu? O czym myśleć? Tylko to, co jest prawdziwe. A więc pierwsze pytanie, jakie sobie stawiasz, czy to, co słyszysz, jest prawdą? Jeżeli nie, bo jest koniec, w tym miejscu kończę słuchanie ciebie, bo mówisz kłamstwo. A więc zapytaj, czy to, co słyszysz, jest prawdziwe, jest prawdą. Bo Biblia mówi, tylko o tym myśl, co prawdziwe. To jest najprostszy test. A więc coś ci powiem, nie jestem pewny, ale słyszałem, że... No to ja już dziękuję, nie chcę tego słuchać. Dlaczego? Bo to buduje mnie potem niewłaściwy obraz. Niewłaściwy obraz. Niejednokrotnie się o tym przekonałem. Ostatnio taka pewna osoba do mnie podeszła i pastorze, chciałem cię przeprosić. Mówię, za co? A, wiesz, chciałem cię przeprosić. Źle o tobie myślałam. Źle mi powiedziano. Jesteś trochę inny niż sobie wyobraziłam na skutek tych wszystkich rzeczy. Mówię, no dobra, przebaczam ci. Potem mi powiedziała, za co? No, okej. Rozumiesz, budujesz coś w swoim sercu. Patrzysz na człowieka, mówisz, a to jest taki, 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 a jeszcze ci coś powiedzieli, że on taki jest, no to już masz obraz. Myśl o tym, co prawdziwe. O tym, co uczciwe, sprawiedliwe, czyste. Ty i ja decydujesz, na co będziesz patrzył. Ty i ja decydujesz, na czego będziesz słuchał. Karm swój umysł dobrym słowem. Karm swój umysł Bożym słowem. Bo to wzbudzi w tobie wiarę i dzięki temu będziesz mógł wierzyć właściwie. A więc Biblia mówi, odmawiaj udziału w plotkach, domysłach. Wiecie, że więcej się zborów rozpadło przez złe języki, jak przez wszystkie inne grzechy razem wzięte? Biblia mówi, że diabeł jest oszczercą, jest kłamcą, który oskarża braci, rzuca oszczerstwa. I jeżeli ktoś słucha takich rzeczy, staje się niestety świadomym czy nie współpracownikiem diabła. W złym dziele. A więc słuchaj tylko tego, co prawdziwe. Pozostały nam jeszcze trzy bramy. Omówimy je wszystkie razem wzięte. Dotyk, węch i smak. Co ma to wspólnego z walką duchową na pierwszy rzut oka? Otóż ma, ponieważ te zmysły pełnią rolę w naszym organizmie taką wzmacniającą, uzupełniającą, sprawiającą możliwość doznawania pewnych rzeczy i wspierają wzrok i słuch. Bez tych trzech zmysłów, smaku, dotyku i węchu, świat byłby szary i nudny. Mam pytanie, czy ktoś z was kiedyś jadł lody przez szybę? Policz sobie niebieski kolor, żółty, czerwony, pomarańczowy i powiedz, jak smakuje. Tak samo, jak szyba. Mieliście taką sytuację, kiedy byłeś chory na przykład, i straciłeś powonienie na jakiś czas. I wiesz, daje ci żona miskę zupy czy tam coś. I jesz jak trawę, nie wiesz, to smakuje czy nie. Solisz, nic nie działa, nie pachnie, nie smakuje. Miał ktoś takie coś kiedyś? Ha, nie raz mieliśmy. Kiedy jesteś chory, nic ci nie smakuje, bo nie masz smaku. A więc zobacz, dzięki tym zmysłom nabieramy pewnej, nasze doznania mają taki status realności, takie 3D mamy, takie doświadczenie wszystkiego, nadają głębszy wymiar. A dotyk? Kiedyś kupiliśmy z żoną przez internet dla niej taką fajną bluzkę. Miała być 100% bawełny, czy czegoś. Na zdjęciu była miękka. No i przyszła do nas, mówi, ta miękka bluzka. Mówi, co to za plastik? A, ale kto mi o tym powiedział? Moje zmysły, mój dotyk. Aha, nie, odesłaliśmy z powrotem. Wiesz, nieraz tak bywa. A widzieliście może kiedyś horror bez dźwięku? To się robi groteska, to się śmiać z tego chce. A więc to nadaje nam możliwość przeżywania pełni życia. A więc zobaczmy, przez te bramy również przychodzą ataki na nasze życie. O tym wspomina Jan w pierwszym liście Jana 2,16. Nazywa to pożądliwością ciała, a więc nieczystość seksualna, obżarstwo, pijaństwo, rozwiązłość, niemoralność, próżność. To przez te bramy przychodzi na to atak.
List do Efezjan 4:17-22. Tak więc mówię i zaklinam dla Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Zewleczcie z siebie starego człowieka, na końcu czytamy, wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A więc jak ja mam teraz tych bram ustrzec? Przede wszystkim wierząc bardziej Bożemu Słowu niż swoim pomysłom na opanowanie zmysłów. W historii Kościoła jest wiele różnych postaci, które miały problemy ze swoją cielesnością, ze swoją fizycznością, z pożądliwością i na różny sposób z nią walczyły. Był taki jeden w średniowieczu, Tomasz z Akwinu, zakonnik. Wydawałoby się, że raczej zakonnik nie powinien mieć pożądliwości, bo jest zakonnikiem. Tak ludzie patrzą, że ksiądz to prawie, że święty. No miał kilka. Lubiał sobie zjeść, co powodowało, że doskonałość była coraz większa. Koło. Ale miał też pożądliwości seksualne. I wymyślił sobie taki bardzo prosty sposób, jak z nimi walczyć. A więc kiedy go ogarnęły takie pożądliwości, to ściągał habit i skakiwał w pokrzywy. I te pokrzywy odwracały jego uwagę od tych pożądliwości, bo go wszystko piekło. No dokładnie tak. I są różne techniki. Byli też w średniowieczu biczownicy, którzy się biczowali, ludzie, którzy się katowali na różne wymyślne sposoby. Ale co czytamy w Bożym Słowie? Kolosan 2:22-23. Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Jaka jest więc Boża odpowiedź na ten problem, na problem naszego ciała, tych trzech bram? Wczoraj o nim wspomniałem. Odpowiedzią jest krzyż Jezusa. Jest śmierć dla siebie. Galacjan 5:24 mówi tak. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. I najprostszy sposób, bez noszenia sobą księgi, Biblii, jest taki. Czy to, o czym myślisz, o czym chcesz powiedzieć, czego chcesz dotknąć, powąchać, czy mieć dla siebie, gdyby tak stał koło ciebie Pan Jezus, czy byś to zrobił? Jakbyś tego nie zrobił, to nie rób tego. Bo dokładnie twój wewnętrzny człowiek ci mówi, że masz tego nie robić. Okej? Czy Jezus by to zrobił? Czy Jezus by to powiedział? Czy na to by się popatrzył razem ze mną? Najprostszy sposób, żeby strzec tej bramy. A więc korzystaj mądrze z tej wolności. Paweł napisał, wszystko mi wolno, lecz ja nie dam niczym się zniewolić. A więc kiedy toczymy bój wiary, troszczmy się o te pięć bram. Obwarujmy je. Sprawdź swoje serce, na co patrzysz, czego słuchasz i te trzy pozostałe, co dotyka twojego ciała. Kiedy je zabezpieczysz, kiedy postawisz tam straż, wierzę w to, że zwyciężysz, że przejdziesz zwycięsko swój bój. Pamiętaj, to ty i ja decydujemy, co będziemy oglądać, czego będziemy słuchać, co będziemy dotykać, smakować i wąchać. A na końcu Paweł dodaje, i umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Amen.